do tego kraftania, ja nie dostałem żadnych narzędzi. Żadnych, zero narzędzi, jeśli chodzi o motywowanie ludzi. Żadnej kasy na dzień dobry. Nie było nawet delegacji, nie chciał zarząd płacić. Po prostu tak jest. Więc ja sobie zacząłem wymyślać, co ja mogę dla tych pracowników robić. I uważam, że trzeba chwalić, pomagać. Chociaż to jest bardzo trudne, bo ja mam wewnętrzne opory z chwaleniem. No ale no trudno, trzeba tak, uważam, że jest dobre. Ale chcę powiedzieć o krześle i o Jacku. Jacku jest moim kolegą, ten majster, którym mówiłem na tej pierwszej, wczoraj mówiłem. Na pierwszej budowie z Jackiem się w ogóle nie dogadywałem. W ogóle no, on dostał zadania, które jego przerosły na dzień dobry, bo on miał organizować pracę innym ludziom, swoim podwykonawcom, w sposób taki bardziej zorganizowany. I on tego nie potrafił robić. Na końcu budowy się spotkaliśmy, zrobiliśmy sobie takie jeden na jeden spotkanie, co byś chciał zmienić, cele na następny. I on stwierdził. I Jacek właśnie mi powiedział, że on się źle tym czuł, ale chciałby pracować lepiej. I jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła, to to, że się sami ocenialiśmy i Jacek został oceniony przez zespół najgorzej ze wszystkich. Gorzej, na tym samym poziomie, co taki młody inżynier, który nic nie wiedział. Więc Jacka to bardzo zabolało. Jacek mi powiedział, Marcin, to jest ostatni raz w moim życiu, kiedy gówniarz jestem oceniony tak jak taki młody inżynier, który nic nie umie. Ja mam 40 lat, to jest po prostu, to tak się nie może wydarzyć. Jechaliśmy na następny kontrakt, do następnego, akurat się wydarzyło, że kontrakty zazębiły, na podobny kontrakt, jedziemy na rok. Jacek jest, słuchajcie, najlepszym pracownikiem. To, co się dzieje, to jest po prostu niesamowite. No pierwszy, mówimy o komunikacji, rozmawialiśmy, mamy pierwszy odbiór, on tam się głównie sieciami zajmował, mamy odbiór kanalizacji, pierwsze spotkanie z inspektorem, inspektor zrobił wielką komisję, żeby odebrać kawałek rury. No oczywiście, mówię, panie inspektorze, tu nie będziemy zasypywać, będziemy na bieżąco. Ja wykopię otwarty, bo kierownik robót nie pozwalam, żeby mieć 100 metrów rury, bo mi deszcz spadnie, coś tam i tak dalej. Nie, inspektor mówi, że tak musi być, bo ja tak chcę. Awantura skończyło się spotkaniem w zarządzie, a gościu złożył wypowiedzenie, że nie chce pracować jako inspektor nadzoru. No ale jakoś tam zatuszowaliśmy tą sprawę. Gościu został jako inspektor. Jacek się jakby z nim kontaktował. Jacek, który miał problemy z pisaniem na komputerze, odbiór maila to było, napisanie maila było dużą trudnością. No, majster, technik. I po jakimś 2 tygodniach robimy te prace, idą, odbierane są w dziennikach budowy, wszystko jest robione, tak się zastanawiam, co jest z tym inspektorem, jakoś tak się nie odzywa, ja go nie widzę. No i pytam Jacek, mówię, Jacek, co zrobiłeś? Co się dzieje? A Jacek, ujarzmiłem sobie inspektora. Co ty zrobiłeś? No ja nie mam żadnych problemów z inspektorem, wszystko mi odbiera. No ale jak ty to zrobiłeś? No widzisz, ja się z nim mówiłem, że ja codziennie rano piszę mu, co ja będę w tygodniu robił, a po południu wysyłam mu zdjęcia z tego, co zrobiliśmy. I od tamtej pory mam wszystko załatwione. Zobaczy Jacek, który się nie potrafił komunikować. Załatwił sobie sprawę inspektora w ciągu jednego dnia. Ustawił sobie inspektora tak, jak chciał. No ale takich sytuacji było więcej, że Jacek naprawdę bardzo fajnie pracował, a u nas w Gdańsku zmieniali krzesła, fotele. No, mieliśmy takie, załóżmy, a zrobili nam jeszcze ładniejsze. No i mi w tym biurze zostały te fotele, więc ja do samochodu jeden mi się mieścił, więc któregoś dnia przyjeżdżam, mieszkaliśmy na jednej kwaterze, przyjechałem wieczorem. Tam ja mówię, słuchajcie, mam prezent dla najlepszego pracownika. Tak pół żartem, pół serio, bo tam mieszkaliśmy w jednym takim domu. Dobra. Rano przyjechałem na budowę, tam gdzieś 7:30, wchodzę z tym krzesłem, jest kierownik budowy, tam jeszcze jakiś inżynier. Ja mówię, Artur, dla kogo te krzesło? No mamy tylko jedno, nie? Ja proponuję, żeby dać Jacka. Jacek tak fajnie pracuje, że nie mamy czym motywować, no. Artur mówi, dobra, Jacek faktycznie zasłużył, no naprawdę dobrze, no widać, że jest poprawa, że super, on jest naprawdę tutaj dużo robi, nie? Widzieliśmy, jemu krzesło postawiliśmy, jego kufajkę założyliśmy na te krzesło, stare krzesło mu wyrzuciliśmy. Jacek wchodzi za 20 minut, wchodzi z budowy. Pierwsze co mówi Jacek? No, co to jest? Ja mówię, jak to jest? No, zostałeś wybrany, najlepszego. Wszyscy tu powiedzieli, że najlepiej pracowałeś, już masz super krzesło. Ja nie chcę krzesła. Ja nie chcę żadnego krzesła, nie chcę być żadnym super pracownikiem. Mnie to nie interesuje. Ale Jacek, naprawdę, słuchajcie, no jest jedno krzesło, no wiesz, no żarty, no możemy sobie podać, fajnie się wszyscy znamy, no weź te krzesło, no wiesz, będziesz sobie wygodnie siedział. Jacek mówi, nie, ja tego nie chcę. No mówię, kurde, no wie? Został doceniony. Myślę, że atmosfera jest taka, że wszyscy się fajnie znamy, już 2 lata pracujemy razem. Ja mówię, Jacek, wiesz co, to się umówmy, że to krzesło będzie dane najlepszego pracownika i co miesiąc ktoś inny je będzie miał. No dobra, i się zgodził. Ja o tych krzesłach zapomniałem. No ale mówię, w biurze w Gdańsku leżały te krzesła, tam jeszcze z 2, no to następnego razu, po miesiącu, wsadziłem znowu do samochodu, przywiozłem na budowę, tam dałem komuś znowu te krzesło,
Zapomniałem o tym, co powiedziałem oczywiście, o tej takiej, że to najlepszy dostaje, przechodzi te krzesło dalej jakby. No i wieczorem siedzimy sobie na... widzę Jacka, Jacek przyszedł, zobaczył, że jest drugie krzesło. I przez cały dzień jakiś smutny chodzi, na drugi dzień smutny chodzi. No i tam się podpytuje kogoś, słuchajcie, co się stało z Jackiem? Marcin, a nie wiesz, co zrobiłeś? Mówię, co? Nawet z nim nie rozmawiałem. Przywiozłeś drugie krzesło. Jego krzesło straciło wartość. To miało być jedno krzesło dla najlepszego pracownika. Jak są dwa krzesła, to już nie jest najlepszym. On już nie jest najlepszym pracownikiem. Słuchajcie, Jacka zabolało to, że on już nie jest najlepszym pracownikiem, bo są dwa krzesła. Słuchajcie, no, prozaiczna rzecz. Krzesło. Krzesło, fotel, w którym mogły siedzieć. Bo to on był w życiu, okazało się, że on w życiu nigdy nic nie dostał. On nigdy nie był doceniony. Dla niego to krzesło on było nagrodą tak dużą, że on został wyróżniony na tle grupy i on nie potrafił tej nagrody przyjąć. Jak już ją zaakceptował, to warunkowo pod tym warunkiem, że ktoś następny będzie oficjalnie przekaże. Jeśli zmieniliśmy zasady gry, no to on się czuł urażony. To jest takie doświadczenie z Jackiem i z krzesłem. Bardzo jakby mnie nauczyło to, jak niewielkie rzeczy motywują ludzi. Po prostu niewielkie. Wydawałoby się, że głupie krzesło.